Cześć, z tej strony Grzesiek z Oftech.pl i naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak Huawei to zrobił, ale zrobił to. Dotarły do mnie słuchawki Huawei FreeBuds 6i. Jest to najnowsza odsłona coraz sensowniejszej serii. No i ja naprawdę nie mam pojęcia, jak ją ugryźć, bo wychodzi na to, że cokolwiek bym nie robił, to nie bardzo mam się do czego przyczepić, ale udało mi się znaleźć jedną rzecz, o której opowiem za chwilę. Natomiast cała reszta będzie planami, więc jeżeli nie przepadacie za marką, albo tak jak ja byliście do niej nastawieni troszeczkę z takim nastroszeniem, to ten film może być dla Was zaskoczeniem, bo tak, to są moje nowe codzienne słuchawki. Mały rzut oka, ale uspokajam, to nie będzie przegląd historyczny, chciałem Wam pokazać jedne słuchawki, które zostały ze mną na dłużej. Są to FreeBuds 2 wersji Pro i są to słuchawki, które Huawei opracował, uwaga, wspólnie z Devialetem. Jest to marka o bardzo audiofilskich korzeniach, aczkolwiek też nie wolna od mniejszych czy większych wpadek, tylko że tutaj w tych FreeBudsach, w tej drugiej odsłonie, no te słuchawki pokazały mi, że można sprytną współpracą opracować taki dźwięk, który sprawi, że nawet droższe słuchawki będą miały się z czego wstydzić. I te słuchawki, ta leciwa już dwójka wersji Pro, sprawiła, że zaufamy Huawei'owi, jeżeli chodzi o audio. Później było różnie, bo trójka była średnio danym modelem, zresztą nie tylko trójka, bo były też mniejsze czy większe wpadki, ale na przykład czwórka wersji i była świetnymi słuchawkami. Piątka to były bardzo dobre słuchawki. I teraz szóstka, którą Wam pokazuję, są to słuchawki, które uosabiają drogę tej marki z takiego przeciętnego producenta audio. I ja bym chciał powiedzieć to wprost. Audio Huawei na początku było, no po prostu było, tak? Ja, tak jak dzisiaj mamy słuchawki Realme, Oppo i te inne rzeczy, które są, chociaż nie Oppo, to zły przykład, bo tutaj też mieliśmy współpracę z pewną marką, ale to jest odrębna historia, ale te zwykłe Oppo, te tanie. One są po prostu takie zwykłe mocno. No i tutaj w przypadku tego Huawei mieliśmy drogę od producenta takich zwykłych słuchawek bezprzewodowych do producenta, który w rozsądnej cenie potrafi zaproponować słuchawki pięknie wykonane, słuchawki świetnie brzmiące i słuchawki, które mogą pochwalić się swoją sygnaturą brzmieniową, taką delikatną, ale jednak swoją i które są bardzo mocno personalizowane i to chciałbym podkreślić. I w tym nagraniu chciałbym się skupić przede wszystkim na tym, jak te słuchawki możemy personalizować i jak one brzmią, jak one wyglądają, bo mieszanka tych trzech składników sprawia, że w kwocie 399 zł otrzymujemy prawdziwego killera. I tego zdania nie zmienię. Tak jak obiecałem, najpierw wpadka. Testowałem słuchawki na tym telefonie, już widzicie co za model. Miał być świetny, miał być ekstra, jest świetny ekstra. Pod jednym względem cała reszta moim zdaniem jest bardzo mocno przeciętna. Przede wszystkim nie mamy tu LDAC-a. I jeżeli chodzi o gęste kodeki, jest to rzecz, którą bardzo trudno temu telefonowi wybaczyć, ale tak się składało, że przy okazji testowałem sobie Motorola, taką dosyć budżetową, która tego LDAC-a obsługuje. I teraz najzabawniejsza historia. Kiedy spróbowałem parować te słuchawki, bo one mają połączenie wielopunktowe, również z Motorola, wszedłem w opcję programisty, okazało się nagle, że tutaj LDAC jest po prostu szary. Nie wiem dlaczego jest szary. Szary, czyli nieaktywny, jedyne kodeki, jakie te słuchawki obsłużyły, to było AAC lub SBC, więc zostałem przy tym samym kodeku, który był przy iPhone'ie. I nie mam zielonego pojęcia, jak to urządzenie będzie brzmiało po gęstych kodekach, bo po prostu na sprzęcie, który mam, te gęste kodeki teoretycznie są, ale praktycznie nie występują. Więc tutaj, jeżeli chodzi o brzmienie po LDAC-u, ja jestem jak ta biała karta i musicie szukać innych recenzji. Natomiast jeżeli chodzi o brzmienie po AAC, mogę powiedzieć o nim całkiem sporo. Dwa słowa na temat designu i budowy, bo tutaj jestem przekonany, że jeżeli chodzi o półkę cenową, w jakiej te słuchawki znajdziemy, no to mamy absolutne mistrzostwo świata. Ja nie spodziewałem się, że Huawei jest w stanie wyprodukować tak piękne urządzenie. Owszem, widać, że oni idą w design, owszem, widać, że to jest marka, która po prostu w pewnym momencie przestała oglądać się na innych. Nie jest to żadne Xeromi, jest to marka, która idzie swoją drogą i trudno tego nie szanować. I tutaj muszę pokazać jedną kwestię. Zobaczcie, te słuchawki
po otwarciu, one wyglądają bardzo biżuteryjnie. I ja mam wrażenie, że właśnie ten element biżuteryjny, zwłaszcza w tym kolorze fioletowym, który dostałem, no on jest taki nakierowany raczej w stronę użytkowników, a raczej użytkowniczek płci pięknej. Zobaczcie, jak wygląda Pong, bo to jest coś niesamowitego. Ta słuchawka wygląda tak. I ja jestem wręcz zakochany, jeżeli chodzi o design, jeżeli chodzi o wygodę tego Ponga, dlatego że on w przeciwieństwie do wersji Pro, tutaj tą nóżkę ma troszkę szczuplejszą i troszkę dłuższą jednocześnie i w praktyce bardzo łatwe do sterowania. Mamy bardzo tradycyjne gesty sterowania, mamy bardzo anatomiczną konstrukcję i ta słuchawka w przeciwieństwie do na przykład Jabry, ona nie zatyka nam kanału ucha, ona nie ma tego mocnego efektu biernej zatyczki, takiej pasywnej zatyczki, tylko ona w uchu leży, zobaczcie, ja ją sobie w ten sposób umiejscowiłem, ona nie wypadnie, nie ma szans, trzyma się w uchu bardzo dobrze, a jednocześnie jest niemal nieodczuwalna. Ja jestem zachwycony tym, jak ta słuchawka leży w uchu. Kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o taki anatomiczny kształt i o to, żeby to urządzenie sprawiało wrażenie, jakbyśmy go wcale nie mieli. Można w tych słuchawkach muzyki słuchać godzinami i jest to coś cudownego, co mi się bardzo podoba. Do tego zobaczcie jeszcze raz, no po prostu nie sposób, żeby one się nie podobały, no chyba, że ktoś lubi czarną czerń. Ale jeszcze, to co mi się mega podoba i co uważam, że świadczy o klasie słuchawek, zobaczcie drobny detal jak wieczko. Ono jest oczywiście magnetycznie wspomagane, jeżeli chodzi o zamykanie, mamy tu sprężynę, ale posłuchajcie, jak ono pracuje. To wszystko jest zwarte, bardzo sztywne, chodzi błyskawicznie i sama ta konstrukcja, ona nie trzeszczy w żaden sposób. Tutaj zobaczcie, na łączeniach nie ma najmniejszej szparki. To po prostu wygląda tak, jak powinno wyglądać, to jest monolit. Taka konstrukcja jest czymś wspaniałym, zwłaszcza w tej półce cenowej i gdyby ktoś nie powiedział mi, ile te słuchawki kosztują, ja mógłbym uwierzyć, że one są dwukrotnie droższe, bo jakość wykonania, budowa, materiały, odporność na zarysowania, to wszystko jest tutaj absolutnie wykraczające poza swoją półkę cenową. Ja jestem uwiedziony tym, jak te słuchawki się trzymają, jeżeli chodzi o odporność, jeżeli chodzi o design, jeżeli chodzi o łatwość użytkowania, jeżeli chodzi o komfort wyjmowania pąków. Zobaczcie, bo to etui, ono jest malutkie, tak? Ja je zamykam w dłoni, jego nie widać, ale mimo wszystko bardzo łatwo jest wyjąć pąki, jeden ruch i jest, nie trzeba pęsety, żeby się do nich dobrać. To jest ogromny postęp w porównaniu do FreeBudsów w wersji Pro i ja, no, będę się powtarzał, ale ciągle jestem pod wrażeniem, jak Huawei idzie do przodu i jak uczy się na błędach, jak pokazuje to, jak po prostu robić dobre sprzęty audio w sensownej cenie. Dwa słowa o aplikacji, bo to rozwiązanie, które znajdziemy w przypadku Huawei, ono zaskakuje negatywnie rozmiarem, bo na iPhone'a pobrałem sobie aplikację AI Live i w tej aplikacji okazało się, że jest aż 600 MB danych. Nie wiem, co tam może być, jeżeli chodzi o to, co można upchnąć w takiej aplikacji, bo podejrzewam, że tutaj chodzi o cały ekosystem marki, jaki możemy gdzieś tam sparować, tak, i stworzyć sobie to inteligentne życie według Huawei'a. Natomiast czy to wszystko jest potrzebne do słuchawek? Uważam, że nie. I to jest taki pszczyczek malucieńki na samym początku, natomiast sama aplikacja jest banalnie prosta. Teraz będziecie tutaj w rogu widzieli, jak wyglądają poszczególne screeny, ale zobaczcie. Mamy tutaj główny ekran, bardzo prosty, stan naładowania baterii, pąków i etui. Mamy korektor i ten korektor, uwaga, mamy 6 predefiniowanych ustawień i tutaj troszeczkę się wystraszyłem, ale okazało się, że wciskamy plusika i pod tym plusikiem mamy 10-pasmowy korektor do swojej dyspozycji i szalejemy, ile fabryka wyda i można z tych słuchawek wyciągnąć bardzo, bardzo dużo. Możemy oczywiście regulować ANC, możemy regulować tryb transparentny, możemy do tego kontrolować ustawienia, sterowanie. To jest coś, czym te słuchawki mnie absolutnie kupiły, bo mamy tutaj genialny gest zgłaśniania, ściszania poprzez góra, dół. W ten sposób to jest mega intuicyjne. Mamy tutaj obsługę pojedynczego, podwójnego, potrójnego tapnięcia. Tak, i możemy dostosować sobie te gesty do swoich preferencji, więc możemy sobie na jednym słuchawce ustalić co innego, na drugie co innego. Możemy zmieniać to, za jaką komendę odpowiada pojedyncze, podwójne, potrójne tapnięcie. Jest to genialne, bardzo mi się to podoba. Słuchawki miały jedną aktualizację, ja testuję czwarty dzień. I już ta aktualizacja jedna się pojawiła. Myślę, że Huawei tutaj będzie o tą aktualizację dbał. Połączenie wielopunktowe działa, ale tak jak powiedziałem na samym wstępie, nie udało mi się wymusić po telefonie, który teoretycznie obsługuje LDAC, transfer po LDAC-u. Więc tutaj jakiś problem być może związany z tym, że mamy dwa urządzenia połączone jednocześnie. Nie wiem,
Na razie to zostawię w spokoju, później się przyjrzę i skontaktuję się z Huawei'em, co tutaj może być na rzeczy, ewentualnie tam moja budżetowa motka nie była w stanie, może rzeczywiście nie obsługiwać tego LDAC-a, może parametry, specyfikacja troszkę przekłamują, więc tutaj nie chciałbym ferować wyroków i stańmy na razie na tym, na czym jesteśmy. Ale po AAC to brzmienie, jakie urządzenie oferuje, świetne, tylko zanim przejdziemy do samego brzmienia, dwa słowa na temat ANC, bo tutaj też sprzęt ma się czym pochwalić. To ANC jest tutaj tak skonstruowane, że producent nas troszeczkę popycha w stronę tego, abyśmy korzystali z trybu inteligentnego, w którym to te słuchawki będą w stanie same dopasować sobie scenariusz działania do naszego otoczenia, do hałasu w naszym otoczeniu i to działa bardzo sensownie i szybko. Byłem bardzo zaskoczony, bo była próba odkurzacza, próba ekspresu do kawy, te tradycyjne dźwięki takie jednolite i tutaj urządzenie błyskawicznie się do nich adaptuje i jest... Ten poziom ANC, gdybym miał go do czegoś porównać, jest bardzo solidny i na przykład powiedzmy, że słuchawki, które kosztują troszkę drożej, ale które mi się z nimi skojarzyły, to by były Jabry 8 i ten poziom ANC jest tutaj bardzo zbliżony, jest solidny, a przy tym przypominam, że te słuchawki nie uciskają w uchu i to jest bardzo duża przewaga dla tych osób, które nie lubią tego ucisku w uchu, które nie lubią efektu pasywnej zatyczki, takiego po prostu korka. Więc tutaj tego nie ma i to jest coś bardzo dobrego, bo te słuchawki są niemal niewyczuwalne, a ANC jest bardzo odczuwalne. Ono potrafi mega zaskoczyć. Jeżeli chodzi o test siłowni, nie jest tak różowo, bo dźwięki odrzucanego żelactwa przebijają się przez nie i mówię to z całą odpowiedzialnością, ale one potrafią się przebić też na przykład przez topowe Technicsy, mniej, ale potrafią. Tutaj one są zagłuszane, ale nie na tyle, co słuchawki dwu, trzykrotnie droższe. O tym też trzeba wspomnieć. Ogólnie ANC jest bardzo mocne, na to półkę zanowo jest bardzo dobre i powiedziałbym, że w swojej klasie jest to no, taka górna puła. Więc tutaj jak najbardziej marka nie ma się czego wstydzić. Tryb transparentny nie degraduje dźwięku, to też jest ważna kwestia. I jeżeli chodzi o jakość rozmów, tutaj chciałbym powiedzieć, że bywa różnie, ale to bywa różnie też może jest zależne od tego, z jakim telefonem tego sprzętu używamy. Dlatego, że zauważyłem, że kiedy rozmawiałem przez Motorola, ta jakość dźwięku była gorsza, przez iPhone'a była lepsza. Nie mam pojęcia, od czego to zależy, ale za każdym razem było to bardzo dobrze słyszalne, tylko z Motorola było tak jakby bardziej przytłumione, jakby to tłumienie było po prostu mocniejsze, głos po prostu był cichszy. Jedyna rzecz, jaką zauważyłem, jeżeli chodzi o dźwięk, do której mógłbym się przyczepić, o dźwięk rozmów, o rozmowy głosowe, to jest właśnie to. Poza tym zastrzeżeń absolutnie nie mam. Na pewno wielu z Was czeka na komunikat, jak te słuchawki radzą sobie z czasem pracy, jak ta bateria, która tutaj będzie budowana, sobie radzi w praktyce. No i cóż, jest bardzo dobrze, o ile nie używamy ANC, a to ANC z racji tego, że jest bardzo solidne i po prostu nie degraduje też muzyki, no ono kusi, żeby go używać, więc tutaj mamy to pułapkę. I jaka jest różnica w czasie pracy? 5 na jednym ładowaniu, 20 łącznie z ETUI i to jest czas z włączonym ANC. Ten czas wzrasta 8,35 w przypadku, kiedy rezygnujemy z ANC. Więc jeżeli słuchacie z ANC, ten czas pracy będzie no taki powiedzmy sobie w normie. Jeżeli słuchamy bez ANC, on drastycznie wzrasta i słuchawki mają się czym pochwalić. Ale na plus chciałbym to pochwalić to urządzenie za to, że one po prostu szybko uzupełniają energię. Jeżeli chodzi o pąki rozładowane, umieszczone w ETUI maksymalnie 40 minut, jeżeli chodzi o rozładowane ETUI podpięte przewodowo do ładowarki, to jest maksymalnie godzina, więc jest naprawdę ok. No i w końcu przechodzimy do czegoś, na co sam bardzo czekałem. Mam nadzieję, że Wy troszeczkę też. Brzmienie. Co tutaj będzie nam grało? Przede wszystkim jeszcze przypomnijmy sobie samą transmisję, bo mamy tutaj Bluetooth wersji 5.3, mamy tutaj obsługę LDAC-a, AAC, jeżeli chodzi o te podstawowe kodeki. Mamy tutaj to, co jest bardzo ciekawe, 11mm przetwornik z poczwórnym magnesem. Ja się obawiałem, biorąc pod uwagę ten 11mm, czyli duży, mówiąc wprost, przetwornik, że on będzie troszkę przymulał. Tak jak to mają w zwyczaju, takie pojedyncze przetworniki. Tutaj nie ma nic z tych rzeczy. Po prostu on nie brzmi tak, jak w większości stereotypowych słuchawek, gdzie duży przetwornik w dużej komorze akustycznej potrafi być zbyt obciążony, moim zdaniem, basem. No, ale wiele osób też ten bas lubi. Tutaj tego efektu nie ma. Od razu powiem, te słuchawki grają w bardzo zrównoważony sposób, w taki sposób, który wyróżnia się od tego, co proponują na przykład FreeBudsy 2 w wersji Pro, gdzie mieliśmy to brzmienie takie gęstsze, bardziej nasycone, bardziej ciężkie, bardziej masywne, ale jednocześnie dosyć przestrzenne i klarowne. Tutaj natomiast w przypadku tej szóstki z i na końcu mamy brzmienie, które jest lżejsze,
które jest bardziej przestrzenne, które ma dużo większy oddech, troszeczkę odseparowane, podbite wysokie tony. Bas się pojawia, oczywiście on jest fajny, ale on jest taki bardziej jabrowy, tak bym to określił. On po prostu lubi sobie zawibrować, wybrzmieć, ale jest świetnie kontrolowany. On po prostu nie zawibruje nam tak dłużej, żeby w jakiś sposób wpłynąć na resztę pasma. Nie. On będzie świetnie kontrolowany, on jest taki szybki, dynamiczny, fajny, jędrny, energetyczny. I to właśnie chciałem podkreślić, że te słuchawki w przypadku muzyki energetycznej, cokolwiek by to nie było, czy metal, czy rock, czy jakiś dance, czy jakiś rave, techniawa i tak dalej, ale jeżeli to będzie muzyka, która ma nas zmotywować do działania, to tutaj taka energia będzie wyzwolona błyskawicznie. I tutaj to ze strony jest idealne do tego i mówię o korektorze podstawowym. Ale może tym osobom, które lubią więcej basu, które rozsmakowały się na przykład w czymś, co proponuje nam Technics trochę z tej wyższej półki cenowej, że mamy, mimo tego, że brzmienie jest przestrzenne, ale mamy większe nasączenie takim ciężarem muzyki. Wiem, że brzmi to troszeczkę teraz dziwacznie, co mówię, ale chodzi mi o to, że to brzmienie jest takie bardziej tłuste. W topowym Technicsie jest bardziej tłuste, a jednocześnie nie jest zamulone. Tak mówiąc najprościej. Tutaj natomiast to brzmienie, żeby nie wkraczać w zagrożenie przymuleniem, ono nie przekracza pewnego poziomu basu. Przynajmniej jeżeli mówimy o korektorze ustawionym w pozycji neutralnej, bo wtedy to brzmienie jest naprawdę fajnie zestrojone i ja bym nawet odważył się na takie sformułowanie, że ktoś bardzo mądrze chciał wykorzystać pasmo przenoszenia tutaj, to podkreślić to takie high-resowe pasmo przenoszenia i zrobić delikatny ukłon, delikatne mrugnięcie okiem do osób, które stawiają na brzmienie przestrzenne, zrównoważone z takim audiofilskim oddechem. I tak moim zdaniem te słuchawki mają potencjał na tym bardzo zrównoważonym podstawowym korektorze. Jeżeli nam będzie brakowało basu, bo my lubimy ten bas, lubimy jak on sobie wibruje, lubimy jak on dłużej nam towarzyszy i lubi sobie zadudnić, no to niestety musimy troszeczkę pogbierać w korektorze. Ale, i to jest bardzo ważna uwaga, tutaj jeżeli w korektorze wybierzemy sobie zwiększenie basu, okazuje się, że on się zwiększa, ale ta górka jest ciągle delikatnie podbita. Mamy ten uśmieszek Romana, a on jest bardzo smaczny. Ja byłem mega zaskoczony, bo to jest jeden z nielicznych przypadków, kiedy podbijamy basy i nie mamy takiego efektu. Mówię o osobach, które podobnie jak ja wolą raczej zrównoważone brzmienie. Nie mamy tego efektu odstręczenia, że czegoś po prostu za dużo. Tutaj tego nie ma. To jest bardzo mądrze zestrojone i po prostu dobrze brzmi. Nie wiem jak Huawei to zrobił, ale to działa. I teraz staram się jeszcze zastanowić nad tym, czy była jakaś muzyka, przy słuchaniu której miałem pewien niedosyt. Mówię o podstawowym ustawieniu korektora. Owszem, była. I to będzie muzyka taka dosyć leciwa, powiedzmy jakieś lata 60., 70., która nie będzie zremasterowana. Rzeczywiście tam pojawia się po prostu za dużo tych skrzeczących wysokich tonów, jest za mało basu i to wszystko brzmi troszeczkę tak radiowo, tak? Mówiąc prosto, to radiowe brzmienie ono będzie tutaj przeszkadzało. Ale jeżeli słuchamy bardziej współczesnej muzyki, albo muzyki starszej, ale zremasterowanej, albo muzyki dawnej, klasycznej, ale nagranej w dobrych studiach, no to te słuchawki pozwolą się nią cieszyć. I to jest dla mnie coś niesamowitego, bo ja bym się nie spodziewał, że urządzenie za 400 zł, bo tyle kosztują na starcie te słuchawki, będzie w stanie, no w zasadzie, pomóc nam rozpocząć przygodę z takim audio, które do tej pory było dużo drożej wyceniane. Jeżeli chodzi o słuchawki bezprzewodowe, jak dla mnie Huawei wykonał tutaj kawał dobrej roboty i wykonał tą robotę, co najśmieszniejsze dla mnie, bardzo podstępnie, bardzo cichutko, bardzo niespodziewanie, bez niepotrzebnych fanfar, po prostu nagle się okazało, że wychodzą słuchawki, które są niedrogie, mają mocne ANC, mają dobrą baterię, mają świetne aplikacje, mają genialne sterowanie, wyglądają tak, że na pierwszy rzut oka widać, z czym masz do czynienia i wyglądają ładnie. I są świetnie wykonane, jeżeli chodzi o odporność na uderzenia, bo te słuchawki wypadły mi na twardy beton, na chodnik, ja byłem przerażony i od razu zacząłem oglądać, czy na tym etui pojawiły się jakieś rysy. Nie, nie pojawiły się. Więc dla mnie to jest coś, co po prostu powoduje, że no warto, mimo tego, że one wyglądają na takie bardzo wypieszczone, na takie bardzo wycyzelowane, jeżeli chodzi o design, że warto w nie zainwestować, nawet jeżeli niezbyt delikatnie obchodzimy się ze sprzętem, a dla mnie jest to bardzo ważna uwaga. Dobrnęliśmy do końca. Nagranie trwa ile trwa, ale musicie mi to wybaczyć, bo uważam, te słuchawki zasługują na takie potraktowanie, mimo tego, że bardzo się śpieszyłem, mimo tego, że mówiłem dosyć szybko, wybaczcie, ale uważam, że to są bardzo dobre słuchawki, po prostu bardzo dobre słuchawki w bardzo dobrej wycenie i ja trzymam kciuki, żeby te 399 na start
Po jakimś czasie troszeczkę jeszcze spadło i wtedy czuję popłoch w tej takiej średniej, niższej półce, bo naprawdę konkurencja będzie miała się czego bać, też już się ma czego bać. I Huawei tymi słuchawkami, modelem FreeBuds 6i, pokazuje, że potrafi genialnie się uczyć, potrafi genialnie się rozwijać. To jest coś niesamowitego. Tutaj marka pełne siły postawiła na to, żeby stworzyć design, którym się wyróżni. Pójść w jakość premium w dobrej cenie, zaprezentować dźwięk, który nie będzie miał się czego wstydzić. I ja te słuchawki jestem śmiało w stanie postawić obok bardziej utytułowanych marek, takich bardziej audio, takich, które w audio były od początku, tak? Bo Huawei to powiedziałbym, że w audio jest takim dosyć młodym gościem. Tutaj natomiast mamy nagle takimi małymi kroczkami, mamy przestrzeń czasową i te słuchawki były na początku były, bo były, później była średnia półka, nie było się czego wstydzić. No i teraz ni stąd, ni zowąd mamy słuchawki w dobrej cenie, które brzmią kapitalnie. Z czystym sumieniem są to słuchawki, które mogę polecić. I one by dołączyły do takich tuzów, które po prostu są droższe i które też śmiało polecam. Tutaj mam słuchawki z niższej półki, które no trudno od nich uciec, bo one po kawałeczku różnych rozwiązań z wyższej półki ściągają do tej niższej. To jest coś genialnego, bo nagle tracimy ochotę na kupowanie czegoś droższego, bo zastanawiamy się w sumie po co. Tym bardziej, że bezproblemowo, oczywiście po AEC współpracuje urządzenie z iPhone'em, z Androidem też, niekoniecznie musimy mieć sprzęt Huawei. Ja oczywiście tracimy tutaj te okienka pop-up, ale bez tego da się przeżyć naprawdę, bo mamy apkę, mamy w ustawieniach systemowych, też widzimy to, co trzeba widzieć, więc ja tutaj, jeżeli chodzi o wady, nie mam się do czego przyczepić, zwłaszcza w tej cenie, nie będę szukał ich na siłę. Uważam, że FreeBuds 6i to kapitalne słuchawki, jestem ciekaw waszej opinii, czy udało wam się znaleźć jakieś wady, czy podzielicie moje opinie i też powiecie, że no, średnia półka dzisiaj przygotowuje się na przywitanie nowego króla. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, bo już niebawem, już za 2 dni pokażę wam słuchawki Creative'a, które również się zaskoczyły i które są jeszcze tańsze niż FreeBuds'y, jakie towarzyszyły nam dzisiaj. Hej!